A mówił ci, że ma córkę? Ale to chyba nie jest dla dzieci. A skończyłeś 16 lat. Tęsknię za tobą, wiesz? Czyli kolejna gruba historia. Ukrywacie coś przede mną. Skoro wyczułeś, że z Adamem coś jest nie tak, to ci mogę tylko powiedzieć, trzymaj się tego. Nie rozumiem cię, przecież on się zmienił. No ładnie. Hej, cześć. Ja wiem, że bardzo kochasz swoją mamę i chcesz, żeby była szczęśliwa. Chciałbym, żebyś wiedziała, że chcemy tego samego. To która była tą drugą? To nie jest to, co myślisz. Wszystkiego się mogłem spodziewać. Ale to? Raz już to zrobiłem i do tej pory żałuję. Dobrze go znasz? Czy to jest możliwe, że ty się pomyliłaś? Zaczynam się zastanawiać, kim ja w ogóle jestem. W końcu raczej coś po nim odziedziczyło mnie. To, co najlepsze, to, co dobre wzięłaś po mamie. A to, co złe? Przepraszam, tato. A dlaczego mi to nie powiedzieliście? Przecież widzieliście, że pracuję w policji. Właśnie dlatego. To jest dla mnie nadal koszmarny sen. Znajdź sobie innego tatusia, ode mnie się odczep. Bo pożałujesz.